gdziekolwiek w Biblii czytasz, to tak naprawdę czytasz o Jezusie i czytasz o sobie, bo jesteś na obraz Jezusa. I nauka Jezusa to była trudna nauka, mowa do naszego ciała, duszy, egoizmu, nauka o królestwie, ale ta nauka jest, to jest podstawowy pokarm. I na przykład takie słowo wezmę, ale ogólnie, gdzie pisze o Jezusie, ale nie wiecie, w takich miłych dla mnie rzeczach, ale gdzie na przykład pisze, ujrzy pod ręce swojej duszy, tak? No bo Jezus cierpiał. I widzisz, i Paweł mówił, że nie tylko moc Jego zmartwychwstania, która jest potężna, moc i łaska to działa, żeby nas przenosić, ale też przenosi przez te trudne rzeczy, bo pod ręce duszy ujrzy światło i im się nasyci, to czytam też o sobie, że mnie to czeka. Nie czekajmy tylko te łatwe i przyjemne rzeczy, które Jezus miał, ale te wszystkie rzeczy, które Jezus wycierpiał na ziemi. Od momentu urodzenia do momentu w niebo wstąpienia. I przeżywając, wam powiem, te trudne rzeczy, oczywiście poznawając moc Jego zmartwychwstania też, ale przeżywając tą udrękę w duszy, tą ciemność duszy, żeby później użyć światło, tak? Bo nie chcę się tego praktycznie tłumaczyć, bo nie chodzi o to w ogóle. Bo to nie chodzi o to, to trzeba chodzić, serce otworzyć. Jak twoje serce szuka Boga, to tak naprawdę szczerzesz serca, bo tam się nic innego nie dostanie, więc tu chodzi o, czy całym sercem Boga szukam i chcę tego. I teraz jak jestem z Bogiem w tym cierpieniu, w tym słowie, tak? Bo ja też jestem obraz Jezusa. Więc mnie też to czeka. Ta udręka duszy. I wiele innych rzeczy w Biblii jest takich. Trudnych, bolesnych. To tam właśnie będę się upodobniał w Jego śmierci. Nie tylko przez chrzest, ale ten chrzest nie był jednorazowy. Ten chrzest śmierci ja mam codziennie. Tak samo jak ja codziennie życie oddaję Jezusowi, nie tylko raz. Codziennie oddaję mu. To jest Twoje życie, Panie, nie moje. Niech Twoje życie płynie, a nie moje. I codziennie zanurzam się w chrzest śmierci. Nie tylko raz, że zanurzyłem się w wodzie. To był symbol. To był akt wiary, ale ten akt wiary powtarzam, czyli chcę przeżywać też śmierć. Upodobniając się do Jego śmierci. Do Niego w Jego śmierci. I cokolwiek, jakkolwiek Duch Święty się tutaj prowadzi, bo to może być bardzo różne. I to tam, upodobniając się do tej śmierci, w tych trudnych momentach, przyjdzie łaska po to, żeby przez to przejść. I wychodząc z tych trudnych, ciemnych zakamarków, udręki mojej duszy, ujrzę w końcu światło i wyjdę przemieniony. I wyjdę nie z teologią, nie z doktryną, ale wyjdę z mocą Bożą, wyjdę z chwałą. I będziesz Ty albo ja przykładem dla innych, będzie blask Ewangelii, no to będzie chwała prawdziwego Boga. Bo tam, w tych trudnych cierpieniach, mękach różnych, zachodzi największe zwycięstwo. To stamtąd płynie zwycięstwo. Zwycięstwo nie płynie z dobrze zrozumianej nauki na głowę. Tego chce diabeł tak naprawdę. Niektóre rzeczy mamy poukładać, fundamenty, tak. Ale i oczywiście jesteśmy niemowlakami i wzrastamy na początku w dziele Golgoty i w tym, że jest i aleluja i w ogóle, ale później zawsze przyjdzie czas, jeśli chcesz iść za Jezusem, pójść za Nim, a nie tylko brać to, co Jezus dla Ciebie zrobił. Jeśli chcesz stać się uczniem, to są już wyrzeczenia i pójść się za Nim, tak. To już jest innego typu rzeczy i żeby iść za Nim i żeby wytrwać w tym, żeby pójść za Nim, to widzisz, Bóg będzie dawał Ci doświadczenia, żebyś był upodobniany po tych trudnych doświadczeniach na obraz Jego Syna. Po to, byś mógł iść dalej za Jezusem. Na przykład jak jestem teraz cielesny w jakimś stopniu tam, ileś tam, a chcę iść za Jezusem, no to Jezus mówi, nie da rady, musi przyjść jakaś udręka duszy, musi przyjść przemiana poprzez ból, poprzez cierpienie, musi się upodobnić w jakimś, zobaczyć jak ja cierpiałem, ale nie po to, że Bóg jest zły, jak to mogą rozumieć ludzie, ale po to, że zajdzie przemiana w moim sercu. Coś zostanie przecięte, coś zaboli, ale coś się zrodzi. Przyjdzie śmierć, ale przyjdzie życie. I tam wyjdę upodobniony do Jezusa bardziej. Jezus spojrzy z miłością na mnie i na Ciebie. Pójdź za mną. Teraz jesteś gotowy. I za jakiś czas. I na tej drodze się uczysz się. Jesteś uczniem. I za jakiś czas znowu Cię musi zanurzyć. Oczywiście tam doznajesz też radości. I powiem, po chwilach śmierci doznajesz radości innej, pełnej chwały. Trwałej, niecielesnej, już coraz mniej cielesnej. I później znowu Bóg Cię będzie musiał zanurzyć w śmierć. Znowu będzie pytał, czy chcesz pójść za Nim, tak? Czy obliczyłeś koszty? Jeśli tak, no to znowu muszą przyjść trudne doświadczenia. Rozumiesz? Żebyś był upodobniany na obraz Jezusa, bo żyłeś na tej ziemi i nauczyłeś się, Twoje serce kochało różne rzeczy. Te rzeczy muszą być usuwane realnie z życia, po prostu cięte. I to Duch Święty odkodowuje te rzeczy. On je zmienia. On zmienia je tak, że chwałą będzie prawdziwie Bóg w Twoim sercu. I im bardziej będziesz przechodzić te trudy, tym bardziej będziesz później chciał tych trudów, bo będziesz widział owoc, jaki to wydaje w ogóle. I później już nie będziesz przykładem dla kogoś, żebyś się wymądrzał.
kto ma lepsze nauczanie, kto coś zrobił i tak dalej, to cię w ogóle, ty staniesz się głupi dla Chrystusa, ale będziesz pełny Jego chwały. Będziesz jak uczniowie. Będziesz jak ta dwunastka. A i większe rzeczy są przygotowane, bo Jezus tak powiedział, tak? Ale żeby te większe rzeczy mogły się czynić, to my, kochani, musimy rozumieć słowo, że tam, gdzie pisze w Biblii, a w Biblii jest tylko prawda o Tobie i o Jezusie, czyli o Tobie, to nie tylko dobre rzeczy brać, co ucho nam świerzbi, ale modli się Duchu Święty, ja chcę wszystko. Ja chcę pełen pakiet przejść przez to, co przychodził Jezus i Bóg wie, przez co masz przejść trudnego, żeby Cię upodobnić w Jego śmierci i Ty zanurzając się też w to, czyli to, co przeżywał Jezus trudnego na ziemi, z łzami, z wołaniem wołał do Boga, no miał trudne rzeczy cały czas. I przez te rzeczy będzie Cię Duch Święty przeprowadzał, rozumiesz? Przez pustynię, po to, byś wychodził mocniejszy w wierze i bardziej upodobniony do Jezusa. A to uzdolni Cię, żeby pójść za Jezusem. Bo rozumiesz, bogaty młodzieniec też chciał iść za Jezusem. Na pewno wszyscy chcieli. Ale co? Miał wiele Boga, zasmucił się. Miał wiele chwał innych. Jego chwałą, jego miejscem zaspokojenia nie był Bóg, ale kasa, jakieś bogactwa w sercu. I to Duch Święty musi odkodować tą chwałę, bo Ty idziesz tam, gdzie chwała. Tam, gdzie Twoja chwała, tam masz od razu miłość, rozumiesz? I to ma być tylko skierowane na Boga. I to jest proces bolesny, bo to jest operacja na sercu. I za Jezusem, wiesz, miał 120 uczniów, a później zaczęła się twarda mowa. I widzisz, co się stało? Wielu go opuściło. Byli zbyt cieleśni. Dlatego musisz przechodzić takie trudne doświadczenia, żeby stawać się jak człowiek z nieba. I ty, i ja nie wiemy tego, jak to tak naprawdę ma być. Nie chcę sobie tego wyobrażać, ale i żeby nie opuścić tak samo Jezusa i zostać gdzieś tam, wiesz, sobie. Bo ja chcę iść za Jezusem. Za Jezusem chodziły tłumy, fanatycy. Oni chcieli uzdrowienia, błogosławieństwa dla siebie. Chcieli cudów, podziwu. Ale jak przyszło co do czego, to w ogóle już prawie pod krzyżem to już nikogo nie było. Więc za tą drogą, jaką idziesz, każdego jest inna, ale na tej drodze wszyscy się mogą opuścić. Nawet najlepszy przyjaciel, brat, który też idzie za Jezusem, też się może opuścić. I nawet napluć Ci w twarz. Też się musisz z tym liczyć. Że zostaniesz tak jak sam, jak Jezus. Ale nie jesteś sam, bo Jezus też nie był sam, bo Ojciec był z Nim. I Ojciec jest z Tobą i ze mną. I iść te rzeczy, bo właśnie z tych rzeczy trudnych, najtrudniejszych, z tych pustyni, płynie prawdziwe życie i chwała. Nie z naszego wymądrzania i naszej pychy. Nie, z umierania przychodzi chwała i życie. Po udrękach różnych, rozumiesz? Gdzie tylko Ty wiesz, co przeżywasz. I czasem to jest aż nie do zniesienia. Bo tak Syn Boży też miał, aż nie do zniesienia. Dlatego z głębokim płaczem i wołaniem, że to było aż nie do zniesienia. Tak samo robił Dawid. Tak samo Paweł płakał za braćmi. Tam przechodzi, zachodzi głęboka przemiana serca. W bólach się coś rodzi. I tam wychodzisz upodobniony bardziej na Jezusa. Cielesność w jakimś stopniu umarła definitywnie i jesteś gotów postawić z Nim następne kroki. Czasami upadniesz. To nie chodzi o to, żebyś to robił doskonale. Czasami niedoskonale parę razy upadniesz, parę razy rzeczy zrobić dobrze. Nie zawsze zrobić tak, jakbyś tego idealnie chciał. Ale zawsze możesz chwycić się na tej drodze po płaszczu Jezusa. Bez Panie, ja chcę. Poczekajmy. Teraz będę dotykając Twojego płaszcza. Czerpał moc z mocy Twojego zmartwychwstania. I powiem Ci, to jest droga pełna chwały, rozumiesz? I będzie Bóg dawał Ci siły. Będzie doświadczał Jego pełni zmartwychwstania coraz bardziej. I coraz bardziej będziesz zanurzony w śmierć. I tak idąc, będziesz się upodobniał do Jezusa. I będziesz jak uczniowie, nie umysłem, teologię, jak faryzeuszy uczeni w piśmie, ale będziesz uczniem. Będziesz głupi dla Chrystusa, ale będziesz pełen Jego chwały i mocy. Będziesz z Nią rzeczywistość i wypełnisz właśnie tam, dopiero na tej drodze, w tych cierpieniach, ale także zwycięstwie i radości tej innej, fajnej, chwalebnej właśnie, niecielesnej. Tam będziesz doświadczał Jezusa przede wszystkim, jaki On naprawdę jest. Ty będziesz przemieniany i tam będzie wypełnione Boże przeznaczenie. Tego nie wyczytasz w gazetach, na YouTubie, na Facebooku, ani od najlepszych kaznodziei na tym świecie, jak Ty byli. Tam będziesz tylko Ty i Bóg. I to tam jest miejsce chwały. Tam jest miejsce przemiany. Nie zatrzymuj się, bracie i siostro. Idź w te miejsca. Bóg zawsze da Ci siłę i Ci pomoże, bo Cię nigdy nie opuści i nie zostawi. A jakby co, zawsze możesz zatrzymać się, zostaj Panie, chwilę od sobie odpocząć i dotknąć tego płaszcza. Potrzebuję 2 godzin, żeby się doładować. Trzymaj się.